Adamie, gdzie jesteś? Adamie, gdzie jesteś? Woła Bóg, szukając zagubionego przyjaciela, Adama, który zerwał więź z Bogiem przez grzech i zagubił się. Oddalił się od tego, który dał mu życie. Ale Bóg się nie oddalił od niego. Bóg nie zerwał relacji, przyjaźni z Adamem. W Adamie Bóg poszukuje każdego człowieka. Poszukuje każdego z nas w Jezusie Chrystusie. Tak bardzo jest podobny Bóg do tego dobrego pasterza z Ewangelii Łukaszowej, z 15 rozdziału, który szuka zagubioną owcę. Jest 100 owiec, jedna się zagubiła, ale dobry pasterz zostawia wszystkie i szuka tej jednej. Przetrząsa góry, pagórki, pewnie doliny, przepaści, żeby tylko tę owcę znaleźć. Dlatego, że dla niego ta owca nie jest jakąś jedną z wielu, jakąś bezimienną owcą. To jest ta owca, którą zna po imieniu, której zna historię. Tak bardzo jej szuka, że poranił się mocno dobry pasterz. Głowę poranił cierniami, zranione ma dłonie, nogi i zraniony ma bok, z którego wypłynie krew i woda, aby nas oczyścić. Właśnie tym dobrym pasterzem jest Jezus Chrystus. Dla Boga nie jesteś jedną z wielu. Nie jesteś jednym z tłumu, ale jesteś konkretną osobą. Bóg ciebie zna po imieniu. Zna twoją historię, twoją przeszłość, przyszłość, teraźniejszość. Ma dla ciebie wspaniały plan. To jest życie wieczne, radość wieczną. On nigdy nie przestanie, żeby ciebie szukać. Tak jak szuka tego dobrego łotra i obiecuje mu życie i radość wieczną. Dziś będzie ze mną w raju. Zawsze Pan Bóg wychodzi naprzeciwko nam, skraca dystans, żeby tylko nas odnaleźć. Piękna jest też ta przypowieść o miłosiernym ojcu. Ojciec miał syna, ten syn do niego przychodzi, znamy to doskonale, tę przypowieść, i żąda od niego majątku. Kiedy ojciec mu daje, on odchodzi. Odchodzi daleko od ojca, odchodzi daleko od domu. Odchodzi daleko, byśmy powiedzieli, od Boga, daleko od Kościoła. Jeśli człowiek odejdzie od Boga, jeśli odejdzie od Kościoła, to łatwo się zagubi. Łatwo wnet popadnie w ruinę, tak jak ten człowiek z przypowieści popadł w ruinę. Jego życie, moglibyśmy tak powiedzieć po ludzku, zostało upodlone. Daleko odszedł, cierpi fizycznie, bo nie ma co jeść, cierpi głód, ale to cierpienie psychiczne, duchowe jest zapewne jeszcze większe. Tak też się dzieje z nami, z każdym człowiekiem, który porzuca Boga. Szybko jego serce stanie się taką jaskinią ciemną, gdzie zagnieżdżą się różne dzikie zwierzęta, różne demony. I dlatego piękne jest to, co robi ten człowiek. On jednak ma w pamięci Ojca, ma w pamięci relacje z Nim. Przypomina sobie te dobre rzeczy, które i to wszystko, co miał w jego domu. Przypomina sobie dom, czyli te więzi, które tam były, relacje.
i jednak stwierdza, że tam było dobrze. Siostry i bracia, i my też, nawet jeśli zdarzy się nam, a może mamy takie doświadczenia z naszego życia, gdzieś tam z przeszłości, że odeszliśmy od Pana Boga, ale to wspomnienie, jest Ojciec, który mnie kocha, jest Kościół, który ma środki do zbawienia, narzędzia. I on mówi, ten człowiek, wstanę i pójdę do mojego Ojca, robi rachunek sumienia, wchodzi w głąb siebie, zastanawia się nad swoim życiem, nad swoimi też złymi wyborami i teraz dokonuje właściwego wyboru. Wstanę i pójdę. Kiedy słyszymy to słowo wstać w Ewangelii, to ono jest użyte to samo wyrażenie, które mówi zmartwychwstać, obudzić się do życia. I rzeczywiście on umarł, jak sam Ojciec powie, ale ten powrót sprawi, że on zmartwychwstanie, że się obudzi do nowego życia. I jak ta długa była droga odchodzenia od Ojca, więc też ten powrót nie jest łatwy. Też trzeba czasu, trzeba cierpliwości, żeby odnaleźć właściwą drogę i trafić. Ale dochodzi do Ojca, a Ojciec zawsze czeka na niego, przed domem, wygląda. Ojciec widzi go w przyszłości, widzi jego powrót i już jest gotowy na przyjęcie tego syna swojego ukochanego. Ma przygotowane szaty, które są odłożone dla niego. Gdzieś tam jest gotowy jak najszybciej wyprawić ucztę. Bóg tak samo na mnie czeka. Zawsze jest gotowy mnie przygarnąć. To tylko zły duch nam podpowiada. Nie idź, po co? Nikt ci już nie przebaczy. Zmarnowałeś swoje życie. Zdruzgotałeś, roztrwoniłeś swój majątek. Nie. Dla Boga zawsze jestem oczekiwany, ukochany. On zawsze na mnie patrzy i nigdy nie traci mnie ze swoich oczu. I wyprawia ucztę, a więc jest wesele, jest radość tego powrotu. I tak samo z nas, z naszego powrotu, z Twojego powrotu, Bóg się raduje. Kiedy przygotowuje dzieci do pierwszej komunii świętej, to dzień wcześniej jest sakrament spowiedzi. Proszę wtedy rodziców, żeby dzieci były troszkę lepiej ubrane, żeby też ten dzień był świąteczny. Rodzice błogosławią dziecko, potem go modlą się, zaprowadzają do konfesjonału, towarzyszą, idą również się spowiadają. Jest ta wspólnota. Proszę też, żeby zawsze było jakiś biały obrus nakryty, jakiś poczęstunek w domu, czy herbata, jakieś ciastko, czy po prostu, żeby wziąć dziecko na lody, żeby też kojarzyło się to temu dziecku to piękne przeżycie z Bogiem, który na mnie czeka, który mnie kocha. I to jest coś cudownego. I mamy tę pamięć z tego z rozgrzeszenia, ze spowiedzi, z tego powrotu i zawsze możemy znowu wracać do Boga. Tu się dokonuje właśnie nowe życie. Chciałbym też podzielić się takim świadectwem pewnego człowieka, który opowiedział mi kawałek swojej historii. On też odszedł od Boga, od Kościoła, pogubił się. Wpadł w nauk alkoholizmu. Cierpiał on i cierpiała jego rodzina. Często do żony przychodzili ludzie i mówili, twój mąż leży w rowie, leży gdzieś tam przy drodze, niech go ktoś zabierze, bo jeszcze go samochód przejedzie albo zamarznie. I też wyśmiewał się, sam tak opowiadał ze swojej rodziny, która przychodziła do kościoła, która się modliła, która wierzyła. Aż pewnego razu już sam taki nieszczęśliwy, bo to sumienie w nim
cały czas pracowało, ten głos nieustannie mówił, że może być jednak inaczej. Gdzieś ta odrobina nadziei gdzieś tam tliła się w jego sercu. I przyszedł do kościoła, kościół był otwarty. To taka mała wioska popegeerowska, bardzo uboga. Ludzie żyli ubogo, kościół też był, no nie był do końca zadbany tak jak trzeba. I tam była taka figurka Matki Bożej, taka zniszczona, farba już schodziła. I on tak stanął przy Matce Bożej i tak się modlił. Matko Boża, Ty jesteś taka brzydka i ja jestem taki brzydki. Jeśli Ty mi pomożesz, ja pomogę Tobie. Jeśli Ty mi pomożesz stać się pięknym, lepszym, to ja też Ciebie odnowię. I powoli, powoli wychodził, coraz bardziej wierzył, coraz częściej się modlił, miał upadki, ale ta moc płynąca z modlitwy dawała mu ogromną siłę. I wyszedł z tego. Rzeczywiście tę figurkę odnowił. Potem bardzo dużo pomógł w odnowie kościoła. Jak ja go poznałem, to był takim bardzo zaangażowanym parafianinem, ale również działał tak bardzo społecznie. Założył taką fundację, założył tam świetlicę, gdzie te dzieci z ubogich rodzin i młodzież mogli przychodzić i tam się rozwijać. Bo nawrócenie, to przemiana zawsze prowadzi do nowego życia, żeby żyć też dla innych. Mówiłem wczoraj, że jednym z moich pytań egzystencjalnych jest nie tylko to, po co żyję, ale też dla kogo żyję, dla kogo jestem, do kogo mnie Bóg posyła. W filmie Misja główny bohater przeżywa ogromną tragedię. Zabija swojego brata w pojedynku, ale wcześniej też popełnił wiele ciężkich grzechów, czynów. I przychodzi opamiętanie, przychodzi do spowiedzi, ale jest rzecz, z którą nie może się pogodzić. Nie może przebaczyć samemu sobie. Postanawia odpokutować swoje grzechy. Bierze jakiś wielki taki wór, taką sieć i tam wrzuca wszystko, co było jego związane z jego przeszłością. Jest w tym worze zbroja, jest miecz, jest hełm i ciągnie to. Idzie z jezuitami do wioski indiańskiej w Amazonii i tam nieraz wpada w jakieś dziury, gdzieś jakąś przepaść, ale bierze ten wór i dalej ciągnie. Oni mu mówią, już przestań, Bóg ci przebaczył, odpokutowałeś swoje grzechy, daj spokój. Ale on nie może tego przyjąć. Dochodzą w końcu do tej wioski indiańskiej i Indianie wychodzą im naprzeciw. Jeden z nich trzyma w ręce nóż. Jest konsternacja. Podbiega do niego. Wszyscy lękają się, nie wiedzą, czy on mu zada cios, a on odcina mu ten sznur. I to wszystko, co tam miał w tym worze, w tej sieci, wpada w przepaść, ogromną przepaść. Jest tam rzeka i to wszystko płynie z tą rzeką. Już nie może wrócić się po to. I zaczyna płakać. Zaczyna się śmiać i wszyscy zaczynają się śmiać. Jest ta niesamowita radość. On zrozumiał, że zostało mu wszystko przebaczone, że zaczął nowe życie, narodził się do nowego życia. I to jest ta radość z przebaczenia, ale też i radość z nawrócenia, bo on zostanie i będzie tam posługiwał. Dokonuje się niesamowita przemiana człowieka. Również każdego z nas, jeśli przychodzimy do Trybunału Miłosierdzia Bożego, to dokonuje się coś takiego, jak dokonuje się w poczwarce, kiedy ona, ta gąsienica zaczyna obumierać, staje się w końcu takim martwym osobnikiem, zesknięta skorupa. Tak patrząc fizycznie, zewnętrznie, tam nic nie ma życia,
a jednak w środku, wewnątrz tego osobnika dokonuje się przemiana. I przyjdzie moment, że z jego wnętrza wyfrunie przepiękny motyl. Tak samo się dokonuje, ma moc dokonać w moim życiu. Nie ma takiej sytuacji, z której Bóg by mnie nie wyprowadził, bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Lubię bardzo ten obraz Caravaggio, powołania Mateusza. Mateusz był celnikiem, pobierał podatki, cło i też oszustem. Zabierał też wiele dla siebie. Jest scena właśnie na tym obrazie, jak Mateusz siedzi ze swoimi kolegami z pracy w takim ciemnym pomieszczeniu, w jakimś kantorze czy właśnie jakimś pokoju. I wchodzi tam Jezus. Jest ogromna ciemność. Przy Jezusie idzie Piotr. I to światło pada na Mateusza. On w jednej ręce trzyma pieniądze, które leżą na stole. Jeden z mężczyzn jest pochłonięty, nie podnosi wzroku. I Pan Jezus pokazuje z palcem wskazującym na Mateusza. Znamy to z Ewangelii. On powie, pójdź za mną. A Mateusz z takim niedowierzaniem pokazuje na siebie. Jakby Jezus mówi, ty pójdź za mną. A on wskazuje na siebie, jakby chciał powiedzieć, ja? A drugą ręką trzyma pieniądze. Przecież ja jestem grzesznikiem. To są moje pieniądze. To są zdarte pieniądze z ludzi. Ja? Panie, ja? Tak, ty. To jest podobny ten obraz, przypomina mi ten fresk z kaplicy Sykstyńskiej, stworzenie Adama, gdzie Pan Bóg tym palcem wskazującym dotyka Adama, wskazuje na Adama, stwarza go. I tutaj Jezus też stwarza nowego człowieka. Mateusz, który pójdzie za Jezusem, staje się nowym człowiekiem. I on przyjmie Jezusa w swoim domu. Tam będzie wesele, będzie gościna, będzie ucztowanie. Siostry i bracia, właśnie ta przemiana ma się w nas dokonać. I kolejny dzień ta łaska Boża w nas pracuje, dokonując wielkich rzeczy. Pozwól się Panu Bogu stworzyć na nowo. Daj się Bogu poprowadzić. Pamiętajmy, że czas rekolekcji to nie jest tylko czas spędzony tutaj w kościele, ale to jest też to wchodzenie w głąb siebie. Niech będzie więcej czasu na modlitwę, na refleksję nad swoim życiem. Czy też mam w sobie taką decyzję, jaką miał Mateusz, jaką miał ten młodzieniec z Ewangelii Łukaszowej, że wstanę i pójdę do mojego Ojca, że wstanę i pójdę i zacznę nowe życie i będę żył dla Pana, ale też będę żył dla drugiego człowieka. I niech się ta przemiana, to nawrócenie w nas dokona. Amen.